To może być ciekawe. Witajcie w kolejnym odcinku programu High Five. Pamiętacie, w jednym z odcinków mówiłem, że to jest jedyne Lamborghini, na które mogę sobie pozwolić. I to prawda, nic się nie zmienia. Tym mogę sobie tylko pojeździć. No i wykorzystamy to, że ta torba mieści się do przedniego bagażnika. Pojeździmy dzisiaj, ale nie pojeździmy wolno. A no właśnie, miałem zapisać. I nie pojeździmy sami. Będę jeździł z pasażerami. No Papuga albo ta poprzednia piosenka, co tam w deszczu tańczył, też była na czasie bardzo długo. No ale ile ma wyświetleń, no? Na Uberze, w Lamborghini Huracan, Evo, tak Spider. Przepraszam, pani Monika? Ja jestem pani kierowcą. Ten drugi samochód jest ze mną. Ja mam tylko jedno miejsce, tam są dwa. Zapraszam jedną osobę do siebie. A czemu taki samochód? Taka promocja, można powiedzieć. Nie mogę przesunąć. Jezu. O, to dla mnie? Nie, dla mnie. Nie. Aha. Kurde, tylko was jest dwoje. Ej, no wieś ich. Niestety, panie Patryku, kobiety mają pierwszeństwo. Ale serio? Tak, serio, jestem waszym kierowcą, a pan pojedzie z nami, bo drugie auto też jest ze mną. Ja chcę. Zapraszam. A piosenka ekipy tamta z tym statkiem, o tym ci chodzi. Ale ma pani piękny listek. Tak. Jak ona się nazywała? Dzięki. Cześć, Olga, jestem. Robert. Miło mi. Jesteście razem? Z Patrykiem? Już nie wiem. No właśnie, chciałem spytać. Okej. Masz świetną dziewczynę. A jakie masz ładne perfumy. Dziękuję. Z piwem, tylko nie otwarte. Nie, nie, zamknięte. Jeździłeś kiedyś takim autkiem? Nie, nigdy. To bardzo dobrze się składa. Masz pasy? Mam. No niezłe, niezłe gówno. I kamowanko, trzymasz się? Trzymam. Niestety nie znam cyrylicy, nie przeczytam twojego imienia. Tu się zgadza wszystko, tak? Tak. Jesteś z Rosji, z Ukrainy? Z Rosji i z Ukrainy. A nie, z Ukrainy. Z Ukrainy. Robert, miło poznać. Filia. Ciężko miałeś noc chyba. Pasy masz? Typek zniszczony jak. Nie. Proszę, proszę. Kolejny przejazd. Ale my musimy dwie osoby. Co to jest marne? Zmieścimy się jakoś. Nie, to jest najmniejszy problem. Ale ja. Co tu się dzieje? Sandra? No to zapraszam. A czemu takie nietypowe auto? Miał być Opel. No takie nietypowe, dali mi taki samochód, ale to tylko jeden dzień. Ale mamy tylko jeden bieg, niestety. Tylko tak możemy i to jest maksymalna prędkość. Jak to zajebiście. Niestety nie damy rady inaczej. Nie no, żartuję! Wszystko działa! Wow! Szczerze, no. Powiem, że to jest lepszy niż koncert Maty. Serio. Byłeś na koncercie? Byłem. To jest lepsze niż wszystko. To jest lepszy niż koncert Maty. To jest lepszy niż koncert Maty, który odwołała policja, czy jakoś tak? FBI wpadło? I jedziemy dalej. Kurde, się znów zero. Dzięki, wszystkiego dobrego. Gdzie jedziesz? Na randkę. Na randkę? Kurde, to muszę... Może zamkniemy dach? Właśnie. Nie, no to ja muszę dbać o twoją fryzurę. A dziękuję ci bardzo. Nie ma kursów teraz, troszeczkę przerwy sobie zrobię, ale to też dobrze, bo mam dla was mega, mega mocną wiadomość, która dosłownie wbiła mnie w fotel. Dziś rano dostałem maila z Helpfind z podsumowaniem naszej dotychczasowej współpracy. Łącznie z mojego polecenia zgłosiliście do nich szkody zaniżone o ponad 1 200 000 zł. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, Helpfind to firma, która dopłaca do odszkodowań, na przykład po puszce czy wypadku. Ja sprawdziłem to na własnej skórze, więc wiem, co polecam. W moim przypadku to było 3,5 tysiąca złotych. No czuję, jest poranek, a ja już czuję piwko w tym... W organizmie. W organizmie i w powietrzu. Przyspieszenie. Eski, to jak się w ogóle podjarałem? Ja jestem trochę blachara, lubię samochody. Tak? Poważnie? Trochę blachara, przecież chłopak został, a ona wsiadła. Zaczyna się. No raczej. To tak między nami, długo jesteście razem? Za długo i czas na zmiany. Aha, w ten sposób, dobrze. Ale pod dymia. Tam, pozdrawiam. Najlepszy Uber w Polsce, pozdrawiam.
kosą, po prostu to jest niemożliwe. Jestem w chuj napalony, ja kiedy... Napalony na mnie? A, nie, nie, ja napalony jestem. A, skuty. Tak. O stary. No bo ja... Teraz napalisz? 17 godzin. Tutaj mamy tunel, z strady. 17 godzin. Słuchajmy jak no to jak takie słowa, to jeszcze raz. Miałeś tak nie robić. Niezła adrenalinka. Napalony jest na niego popoga. No ta. Przepraszam, będą napalali. Przepraszam. Ostatni raz. Sarko, słuchaj. I teraz tak, mamy dwie opcje. Wolno, czy szybko, czy super szybko. Mogę będzie. Dobra, nie, nie odpowiadaj, nie odpowiadaj. Idę duma, iluj. Po kanale. Ja pierdolę. Adrenalina. Boże, jak mnie wcisnęło. Jezu, jak się tarłam, jaka głupia. A czy masz taki samochód? Jak to się stało? Bo jesteś bardzo młody. To nie mój, to nie moje auto. Ty gadasz, okay. Ja ukradłem ten samochód. A, oglądałem. Okay. Mojemu dobremu przyjacielowi. Wczoraj poszedł mocno w melarz i on nie wie, że ja mam te kluczyki. Najlepsze uczucie jest, jak sobie zredukuję. I to jest dobre uczucie. Kurde, ja nie zarabiam żadnych pieniędzy z tego. No to chujo, ty nie umiesz pracować. Nie umiem pracować, nie? Ukraińcy umieją pracować i zarabiać, co? No, ja muszę się... Znam kilku, muszę się nauczyć, kurde, takiego drygu do pracy, żeby zarabiać te pieniądze. No, co gra? To wezmę od ciebie 100 zł. Wezmę od ciebie 100 zł, 200 zł. Tak, tak, tak. Naprawdę, no, ciebie, porządku. Masz 200 zł? Masz 200 zł? 200? No. Proszę mnie, 200 zł. Ojojoj. 20 zł. Nie no, 20. Gdzie? 20 to już spaliłem. Zanim dojedziemy tam... 200 będzie dobrze? Nie wiem, no... Naucz mnie zarabiać. Nie. Dobra. Nie. Fajnego co powiem. 200 zł. 5, 4, 3, 2, 1. Nie zamilkliśmy. Jestem ubezpieczona, ale za mandaty nie płacę. Jakie mandaty? Przepisowa jazda. Co palę? To co myślę? No, co to myślę też? Nie palę. Nie palę. Znaczy nic nie palę generalnie. Lepiej palić gumę niż fajki, stary. Nie pal tego gówna. Gumy? Gówna! Nie pal. Z tym dachem to chyba nie będziemy tak wiecznie jeździć, co? No nie, no pokażmy się. Pokażmy się światu. Jak słońce to kapią. Jak pan ktoś teraz zauważy, to może się kapnę, kim pan jest, bo coś mi tu nie pasuje. Trzymaj się. Trzymaj się czego chcesz. Czego chcesz? Trzymaj się. I nie zmieniłem biegu. Szalony jesteś. Szalony naukowiec. Ale będzie mu ciężko ten typ, do którego ona jedzie. Wyobrażacie to sobie? Po czymś takim jedzie do jakiegoś zwykłego typa, co ją na maka zabierze. Sadgę dla tego chłopa. Przepraszam, nie wyczułem pedału nie wyczułem. Chodzi o auto. Siema, kuszyku. Ale mega. Witam. I co, jakie dzięki plany na wieczór? Dzięki, zrobiłeś mi dzień. Nie wiem, będę wszystkim opowiadać. Teraz zadzwonię do mamy. Poważnie, no, tak? No serio, bez kitu. Jestem taka zaskoczona, mówić, że nie popłakałam. Bardzo dziękuję za przejażdżkę. Dziękuję, naprawdę. Jestem totalnie zaskoczona, wzruszona i było wspaniale. Patryk! Przegrałeś życie. Było doskonale, zajebiście, także dzięki. Pa! Czuję, że Patryk jest trochę poszkodowany ja w tej sytuacji. To wiem. Co? Krótka rundka? Dla ciebie. Tak. Niesamowite, ile to radości daje. Nie wiem czemu, naprawdę. Super. Nie lecę na samochody w ogóle. Ja nie jestem dla ciebie konkurencją, bo to nie moje auto. Zupełnie. Co, gotowy? Ten dalej tego chłopa. Podoba się? No tak. W ogóle się zastanawiałyśmy z
To byłby pani największy błąd życia. Ale mówię, wiesz co, Natalia, kurde, ja dzisiaj mam jakąś promocję 70%, może tym Voltem pojedźmy. No teraz to promocja 100%. Do następnego. Voltem? Jest napisane, że Uber, ale clickbait, bo pewnie ludzie nie wiedzą, co to Volt. A Uber już się przetarło, co? Moje randki ci życzę. Jak się nie uda, to zwal na mnie, że słaba fryzura. Tak. Lekki. Cześć, skał. Powodzenia, cześć. Miłego dnia. Trzymaj się i do następnego. Piwko, żeby ci nie wypadło. Było super, fajna przygoda. I adrenalina. Wspaniale, naprawdę. Nie wiem czemu, ale tyle radości. Kradniemy Oldze i Patrykowi. O, mają pieski, dwa jorki. Pierwszy raz się dzieje w taki samochód. W przyszłości też będę takiego miał. No, zajebiście było. Było dobrze. Nigdy więcej. Fajnie, fajny kierowca. Zaufanie. Buta zaufania. Chociaż jest bardzo głośny. Kolor przepiękny. Na zakończenie dnia chciałem się jeszcze dogadać z salonem Ferrari, żeby w następnym odcinku na Uberze pojawiła się Ferrarka. Ale to chyba prywatnie muszę z właścicielami dogadywać. Dziś to by było już na tyle. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji i pamiętajcie o dopłatach do odszkodowań. W opisie ma... No, nieźle. Oglądałem Skiller, oglądałem. Na każdej miniaturze jest baba z Boba. No jak? Nie ma, co ty pieprzysz? To czy tutaj jest, no? Coś okłamać chciałeś, hejterze. Są drogie auta na miniaturach. Widać, to bardziej przyciąga. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzek.